nastał. Tak długo wyczekiwany, starannie przygotowywany, upalny dzień waszych zaślubin, Joanno i Piotrze. Stajemy wraz z wami przy Chrystusowym ołtarzu. Stajemy wraz z wami jako rodzina, rodzice, rodzeństwo, przyjaciele, znajomi, strażacy. Stajemy, aby wspólnie dziś prosić Boga, aby tę miłość, która was połączyła, dobry Bóg pobłogosławił, abyście ją umacniali, pogłębiali, aby stawała się jeszcze bardziej żywa i silna, abyście z tą miłością szli przez życie, każdego dnia kochając się bardziej. Są takimi wybrańcami dla siebie, a to jest najważniejsze, aby umieć wybrać człowieka, z którym będzie trzeba iść przez życie. Nas łączy ta więź strażacka, a więc ten duch taki. To wszystko jak najpiękniej w waszych sercach się realizowało, w waszym życiu, abyście nie zapominali o tej modlitwie pięknej i wzajemnej życzliwości dla siebie. Ja, Piotr, biorę Ciebie, Joanno, za żonę. Biorę Ciebie, Joanno, za żonę. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę. Oraz, że Cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. W Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Ja, Joanna. Ja, Joanna. Biorę Ciebie, Piotrze, za męża. Biorę Ciebie, Piotrze, za męża. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę. Oraz, że Cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. W Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Żono. Żono, przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości. I wierności. I wierności. W imię Ojca. W imię Ojca. I Syna. I Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Mężu. Mężu. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości. I wierności. I wierności. W imię Ojca. W imię Ojca. I Syna. I Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Kochani, mamy nowych małżonków. Aście i Piotra, brawa dla nas. Już nie będzie. Zobaczcie, jaki piękny moment. Wchodzą ja, ty. Wychodzą my. Są doskonałą jednością. To, co ich połączyło, to miłość. A Bóg tę miłość pobłogosławił. A my wszyscy się modlimy, by oni o tą miłość dbali, pielęgnowali. Asiu, Piotrze, macie wszystko, żebyście byli najcudowniejszą parą na świecie. Macie wszystko.
macie swoją miłość, macie modlitwę rodziców, przyjaciół, macie błogosławieństwo samego Boga. Nie zmarnujcie sobie tego. Niech On wspiera waszą miłość. Wpatrujcie się w Jezusa. On pokazał, że kochać to znaczy być zdolnym do umierania. Piotr, głowa domu, mąż, za niedługo ojciec, za 9-10 miesięcy, zobaczymy. Ojciec, przede wszystkim odpowiedzialność. Wiesz, dlaczego Asia jest taka spokojna? Bo ona cię kocha, ona ci ufa, ona wie, że przy tobie będzie szczęśliwą osobą. To jest wyróżnienie i ogromne zadanie. Będziemy podczas tej mszy świętej się modlić, żeby Bóg nieustannie waszej miłości błogosławił i ją wspierał. Thank you.